Pani dyrektor, kiedy szkoły muzyczne rozpoczynają rok szkolny? Szkoły muzyczne, tak jak wszystkie szkoły publiczne w Polsce, rozpoczynają rok szkolny zawsze 1 września. Jesteśmy szkolnictwem artystycznym, ale wpisanym do systemu szkolnictwa edukacji ogólnokształcącej. Także rozpoczynamy 1 września, tradycyjnie jak wszystkie szkoły. A czy rywalizujecie ze sobą, czy współpracujecie? Jako szkoły muzyczne zawsze współpracujemy. Ta współpraca jest dla nas nieodzownym elementem pracy, ponieważ wymieniamy się doświadczeniem. Nauczyciele kontaktują się ze sobą. Wymieniamy się również zasobami artystycznymi, czyli dzieci koncertują, jeżdżą do różnych ośrodków, popisują się swoimi umiejętnościami. To dla nas jest też bardzo ważny element rozwoju. Także bez wątpienia współpracujemy ze szkołami w regionie lubuskim. Mamy tutaj kilkanaście szkół w naszym regionie, ale też nasi uczniowie wyjeżdżają na konkursy muzyczne w całej Polsce i tam nabywają umiejętności, również chwalą się swoimi umiejętnościami. Także oczywiście współpraca, jak najbardziej współpraca. A czym wyróżniają się uczniowie szkół muzycznych? Nasze szkoły istnieją w Polsce od dziesięcioleci i są przede wszystkim zorganizowane w sposób bardzo profesjonalny. To znaczy naszym organem prowadzącym jest minister kultury i dziedzictwa narodowego. Teraz nawet minister sportu, prawda? Bo wiemy, że resort się bardzo rozszerzył. Organem prowadzącym jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Bazujemy na szeregu rozporządzeniach ministra kultury, czyli jesteśmy szkołą w pełni profesjonalną. Dzieci, które przystępują do edukacji w naszej szkole, uczą się pod kierunkiem artystów z przygotowaniem pedagogicznym. Czyli są to osoby, które mają wykształcenie nie tylko artystyczne, nie tylko potrafią grać na instrumencie, ale również mają wykształcenie pedagogiczne. Czyli jest to gwarancja właściwego podejścia do dziecka i edukacji właściwej, tak żeby zapewnić rozwój, ale również uwzględnić wszystkie aspekty rozwoju tego człowieka w edukacji. I to jest to, co nas wyróżnia, szczególnie w stosunku do innych instytucji edukacji artystycznej, niepublicznych czy prywatnych, że tutaj jest gwarancja nadzoru, że w szkole jest nadzór nad pracą z dzieckiem. To w takim razie, jak wygląda nauka zdalna właśnie w szkole o profilu muzycznym, artystycznym? Jak sobie młodzi ludzie radzą? No właśnie, tak, to jest ciekawe pytanie, bo życie wszystkim nam napisało taki nietypowy scenariusz. Nigdy nie myśleliśmy, nikt z nas się nie spodziewał, że pandemia nastąpi, a jeszcze pandemia w szkole artystycznej to naprawdę ogromne wyzwanie. Także no, byliśmy wszyscy, jak każdy pewnie był tym stanem bardzo zaskoczony, no ale zorganizowaliśmy się, no i oczywiście zgodnie z dyrektywą naszego nadzoru jesteśmy na kształceniu zdalnym. Lekcje odbywają się online, korzystamy z platformy internetowej, z Microsoft Office. Szkoła jest wprowadzona do aplikacji Teams. Wszyscy uczniowie mają tam swoje loginy, mają swoje miejsce, mamy założone klasy. Oczywiście szczerze muszę powiedzieć, że żadne narzędzie internetowe nie jest w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu. Bo szkoła artystyczna to szkoła praktyczna. Tu się praktykuje. Tu się w niewielkim stopniu teoretyzuje. Przede wszystkim nabywa się umiejętności praktyczne i ten kontakt bezpośredni jest bardzo ważny. Kształcenie zdalne jest pewnego rodzaju rozwiązanie ze względu na trudną sytuację, ale ono w żaden sposób nie zastępuje bezpośredniego kontaktu. Są pewne sfery edukacji artystycznej, gdzie niestety, ale kształcenie zdalne się nie sprawdza. I my no, jesteśmy zmuszeni funkcjonować w ten sposób i jakoś tutaj radzimy sobie. Ja oczywiście jako dyrektor sprawuję nad tym nadzór pedagogiczny wspólnie z kadrą pedagogiczną, ale kadrą kierowniczą szkoły, ale powiem pani, że wszyscy czekamy z utęsknieniem na otwarcie drzwi dla szkoły.
Właśnie chciałam zapytać, czy tęsknicie za sobą? Bardzo. Muszę powiedzieć, że miałam okazję ostatnio, ponieważ troszeczkę była szansa na poluzowanie tutaj obostrzeń w szkole, i spotkałam się na takim bardzo miniaturowym popisie klasowym w auli szkoły. Jedna z nauczycielek odważyła się i zrobiła przed konkursem możliwość prezentacji uczniów. Powiem, że się po prostu wzruszyłam. Już tak dawno nie słyszałam tej muzyki na żywo. Te dzieci grają naprawdę zjawiskowo. W wielu przypadkach wybitnie. Jestem dumna z tej szkoły i dumna z nauczycieli, którzy tutaj pracują. I tak żal, że nie można tego pokazać, że nie ma tej ferii braw po tym wykonaniu, bo są pojedyncze osoby w auli i to w odległości, siedzimy w maseczkach. Naprawdę ten koncert, to co się w szkole dzieje w normalnym trybie, a tych koncertów tutaj odbywają się codziennie kilka. A licząc w skali całego roku, to naprawdę to są setki koncertów, ponieważ u nas koncert jest oczywiście dużym wydarzeniem, ale jest jednym z elementów edukacji. Tak jak sportowiec ćwiczy na sali gimnastycznej, tak muzyk ćwiczy na koncercie. I tych koncertów jest u nas mnóstwo i jak się wchodzi do naszej szkoły popołudniami, to tutaj z każdej sali płynie muzyka. Teraz jest cisza i czekamy na to, żeby móc wreszcie wrócić do tej normalności. No właśnie, to które wydarzenia pomimo tej pandemii jednak utrzymaliście, a z których z bólem serca musieliście zrezygnować? Udało nam się, najpierw to w ogóle nie wiedzieliśmy, jak się do tego wszystkiego przymierzyć i ciągle mieliśmy nadzieję, że nam się to wszystko powiedzie, bo jak w marcu 2020 roku nas po prostu wysłano na zdalne nauczanie, to przecież my funkcjonowaliśmy wedle zatwierdzonego planu pracy szkoły na dany rok szkolny. No i przygotowywaliśmy się do wielkiego wydarzenia. Mieliśmy mieć wielki galowy koncert jubileuszowy w sali Filharmonii Zielonogórskiej, bo w 2020 roku było 70-lecie powołania Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze. I właśnie taką datę chcieliśmy tutaj uświetnić. No niestety musieliśmy ten koncert odwołać. Mieliśmy jeszcze drugie podejście po wakacjach. Sądziliśmy, że nas ta kolejna fala nie spotka i chcieliśmy ten koncert zrobić w listopadzie. Także czekały dzieci, orkiestry, chóry. No ale niestety pożegnaliśmy się z tym koncertem. Ja już definitywnie powiedziałam, że już więcej. Po prostu musimy poczekać na kolejny jubileusz, a ten przejdzie do historii jako taki jubileusz pandemii. Niestety, no bo nie było możliwości. Mieliśmy też zaplanowanych szereg różnych koncertów, bo my bardzo, bardzo dużo mamy koncertów środowiskowych. Mamy koncerty Nasza Szkoła Naszemu Miastu, prezentacje też, przecież szkoła od lat prowadzi wielką akcję. To warto, żebym to powiedziała. To znaczy, to są poranki muzyczne dla najmłodszych. Robimy to całkowicie pro publico bono jako szkoła. Odwiedza nas corocznie ponad 1000 dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w wieku przedszkolnym i prowadzimy taką akcję upowszechniania kultury muzycznej poprzez małe koncerciki dostosowane prelekcją i prowadzeniem do małych dzieci. To z tego też musieliśmy zrezygnować. Ale udało się. Najpierw z drżeniem serca wyszliśmy z taką propozycją konkursu online. Niektórzy patrzyli na to z przymrużeniem oka, jak to możliwe. Konkurs online na podstawie nagrań. No ale okazało się, że myśmy chyba byli pionierami, bo już jesienią ten konkurs jeden rozpoczęliśmy jako zaległe konkursy z zeszłego roku. Przeprowadziliśmy kilka takich konkursów w różnych sekcjach, w różnych instrumentach i okazało się, że oczywiście wiadomo, że ten stacjonarny z publicznością jest jak najbardziej bardziej wartościowy. Ale moim zdaniem ten konkurs online też ma pewnego rodzaju wartość edukacyjną dla ucznia. Ponieważ to wcale nie jest tak prosto stanąć na scenie i zagrać cały swój program konkursowy i w taki sposób, żeby go zaakceptować i wysłać na konkurs. Co innego jest zagranie i zejście ze sceny, jest to ulotne, prawda? Jest to jakieś wrażenie, nie zostaje potem ślad. A tutaj jest to nagranie. No i też widziałam, że uczniowie bardzo się przejmowali tym, kilka razy podchodzili do nagrań, odsłuchiwali i nagle, o nie, nie, to bym mógł lepiej zagrać, to mogłem lepiej zagrać, to mogłam poprawić. Także też na pewno to ich trochę nakręciło w kierunku właśnie rozwoju i motywacji do grania. Także uznaliśmy, że te konkursy są dla nas cenne
No i odbył się Żoliborski konkurs skrzypcowy, lubuskie spotkania skrzypcowe, odbył się również Barok i miniatura, konkurs skrzypcowy. Dzisiaj właśnie podpisywałam dyplomy dla laureatów Zaczarowanego Fortepianu, już 11. edycja w naszej szkole. Także mamy jeszcze w tym roku przewidziane dwa konkursy, przepraszam, trzy. Czekamy na uczestników ogólnopolskiego konkursu gitarowego. W maju ma się ten konkurs odbyć. Mamy nowy pomysł, o którym za chwilę chciałabym więcej powiedzieć. No i kolejna edycja lubuskich spotkań skrzypcowych w czerwcu. Dzisiaj data została ustalona na 19 czerwca. Pracujemy online, konkursy się odbywają na podstawie nagrań. Jury się ze sobą nie spotyka. Spotyka się na zasadzie właśnie spotkania online w platformie Teams. Wszystko się udaje. Dzieci są docenione, mają dyplomy, dostają nagrody, są zadowolone. Więc ten, kto się chce ścigać i chce się rozwijać, mimo tych trudnych warunków, robimy wszystko, żeby miał ku temu okoliczności. To co to za pomysł? Tak, a właśnie pomysł narodził się jakby z działań rekrutacyjnych, bo nagle uświadomiliśmy sobie, że tak niewiele nam zostało z tych działań rekrutacyjnych ze względu na pandemię. No bo cóż możemy robić? Możemy drukować plakaty, możemy je zamieszczać w różnych miejscach, również w internecie. Możemy opowiadać o naszej szkole w radio czy w telewizji lokalnej. No ale nie możemy robić tej akcji właśnie poranków muzycznych. Ta ponad 1000 dzieci do nas nie przyjdzie na około 15 czy 20 koncertów, jak to zawsze bywało, co roku. No a przede wszystkim chcielibyśmy, żeby do naszej szkoły trafiały dzieci, które się chcą uczyć, ale również, a przede wszystkim te dzieci, które mają predyspozycje do tej nauki, bo ta nauka jest dodatkowym obciążeniem dla każdego ucznia i warto, żeby było to miłe i przyjemne, a kiedy jest talent, są możliwości, to ta nauka zdecydowanie ładniej przebiega. W ubiegłych latach nasi nauczyciele dzieliliśmy się tutaj obowiązkami w ramach rekrutacji. Każdy z nas chodził do szkół i do przedszkoli i przeprowadzał takie badanie predyspozycji. I do wszystkich rodziców, gdzie stwierdziliśmy, że dziecko ma predyspozycje muzyczne, ma świetny słuch, fantastycznie śpiewa. Widać, że to jest dziecko, któremu, mówiąc kolokwialnie, w duszy gra. To chcieliśmy, żeby wysyłaliśmy takie zaproszenia na nasze przesłuchania do szkoły muzycznej. No w tym roku nie możemy tego zrobić. No i wpadliśmy na pomysł, żeby ogłosić konkurs Śpiewające Talenty dla dzieci od 6 do 11 lat. Dzieci będą ze sobą konkurować w trzech grupach wiekowych. Oczywiście też na podstawie nagranych przez nich, przez rodziców czy tam opiekunów piosenek. Piosenka ma być wykonana w języku polskim, dostosowana do wieku i możliwości dziecka, to też jest ważne. No i mamy nadzieję, że zgłoszą się uczestnicy do tego konkursu, że będziemy mogli chociażby w ten sposób, tą zachętą udziału w konkursie i nagrodą, dyplomem zachęcić, żeby te dzieci uzdolnione muzycznie do nas po prostu się zgłosiły, żeby one wiedziały, że jest taki fajny konkurs, a może dzięki temu też dowiedzą się o tej szkole i rozpoczną edukację w naszej szkole. Także nabór tych nagrań jest od wczoraj. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do udziału w tym konkursie, a finał będzie 24 maja i mam nadzieję, że uda nam się wiele talentów z Zielonej Góry, bo konkurs jest adresowany przede wszystkim do dzieci z Zielonej Góry, znaleźć, wyłapać, no i może zachęcić do tego, żeby rozpocząć przygodę z muzyką w naszej szkole. A właśnie, są chętni do Waszej szkoły i jak przebiega nabór? Chętnych mamy zawsze więcej niż wolnych miejsc, także jesteśmy tymi bardzo, jesteśmy szczęściarzami, jesteśmy zadowoleni z tego, że ciągle jeszcze mimo tego, że żyjemy w czasach, gdzie konsumpcja króluje, a tutaj mimo wszystko są ludzie w tym mieście, którzy myślą o tym, żeby rozwijać coś więcej w dziecku. Więc mamy chętnych zawsze więcej niż wolnych miejsc, ale jako dyrektor zawsze się staram, żeby potrzeby wszystkich tutaj zaspokoić, żeby znaleźć rozwiązanie, żeby każdy znalazł miejsce w naszej szkole.
Przesłuchania odbywają się co roku do pierwszego stopnia, czyli mówiąc kolokwialnie do szkoły podstawowej muzycznej dla tych najmłodszych dzieci. To jest tylko badanie predyspozycji, czyli zaśpiewanie piosenki, powtórzenie jakiegoś motywu rytmicznego, powtórzenie jakiejś prostej melodii. Nam to wystarczy, żeby wiedzieć już, czy te predyspozycje muzyczne są. A co się będzie działo już w trakcie edukacji, no to to już jest dla nas niewiadomo. Dużo zależy od rodziców, dużo zależy od pracy dziecka, od nastawienia, od chęci. No ale takie dzieci, które mają predyspozycje, to zawsze staramy się, żeby znalazły u nas swoje miejsce. Natomiast do drugiego stopnia, czyli do tak zwanej szkoły średniej, no to już jest egzamin wstępny. Tutaj się już trzeba wykazać umiejętnościami gry na instrumencie, również wiedzą ogólnomuzyczną. No więc tutaj już jest troszeczkę poważniejsza sprawa. Ale jesteśmy szkołą, która zaspokaja w tym względzie potrzeby naszych absolwentów z pierwszego stopnia. Również przyjeżdżają do nas absolwenci ze szkół pierwszego stopnia z całego województwa, którzy chcą kontynuować naukę w naszej szkole. Więc no, ten nabór jest taki zawsze budujący i taki nakręcający nas jako kadrę, bo przychodzą naprawdę fajne, zdolne dzieci, które chcą się uczyć i to nas tak motywuje, że o kolejny rok to znowu się tutaj coś ciekawego zadzieje. Także szkoła jest żywym organizmem, tu jest ciągła rotacja, wymiana, tu jest naprawdę praca, która daje ogrom satysfakcji i ma się takie wrażenie, że przychodzi się i tworzy się coś. Naprawdę tutaj się coś dzieje. A interesujecie się potem losem waszych absolwentów, waszych artystów? Tak, staramy się. Macie kontakt? Tak, mamy kontakt, bo oni często do nas zaglądają, wracają. Jak przyjeżdżają tutaj do swoich rodzin, to często do mnie pytają, czy mogliby tutaj przyjść do szkoły i poćwiczyć sobie na instrumencie. Także zawsze szkoła dla nich jest stoi otworem. Staramy się utrzymywać kontakt z tymi, którzy właśnie koncertują, którzy są słynni, którzy mają dalej tą drogę artystyczną w swoim życiu. Także jak najbardziej, staramy się. A pomimo tego, że są na przykład gdzieś w Polsce, może i w Europie, to na przykład zwracają się jeszcze z prośbą o jakąś radę, wskazówkę? Myślę, że na pewno, bo przecież my mamy kadrę pedagogiczną, mamy dość w dużym takim przedziale wiekowym. Mamy jeszcze tych nauczycieli pewnie, których oni się uczyli. Także myślę, że tak, że na pewno. Czasami nawet się zdarza, że korzystają z naszych pianistów. Mamy świetnych akompaniatorów w naszej szkole. Także jeżeli mają jakiś koncert i chcieliby właśnie, żeby ktoś im towarzyszą na fortepianie, to korzystają z naszych zasobów kadrowych. Także jak najbardziej tutaj jest współpraca i taki emocjonalny też związek ze szkołą. Te dzieci tu spędzają bardzo dużo czasu wolnego, tu się wychodzi wieczorami z tej szkoły. Także no, wiążą się tutaj przyjaźni na całe życie, tak. Bardzo budujące. A kiedy do nowej siedziby się przeprowadzacie? No właśnie, mamy nadzieję, że się przeprowadzimy w 2023 roku. Że w zeszłym roku rozpoczęliśmy budowę. Jest to potężna inwestycja, warta kilkadziesiąt milionów. Chyba, zaryzykuję stwierdzenie, może nie mam racji, ale chyba w tym momencie największa inwestycja publiczna w Zielonej Górze. Szkoła rozpoczęła budowę w trudnym okresie, bo w pandemii wiele instytucji no, musiało przełożyć. Nam się udało to rozpocząć. Mogę zdradzić rąbek tajemnicy, że szkoła została nasza ujęta w planie budżetu państwa. Także mamy zagwarantowane środki na sfinalizowanie tej inwestycji. No i plan jest taki, że w 2023 powinniśmy się przenieść do nowej siedziby. Ja właśnie przygotowuję kolejną procedurę przetargową. Także no, wszystko to wygląda bardzo optymistycznie. Jest to oczywiście wielkie wyzwanie dla takiej osoby jak dyrektor szkoły. Bo wiadomo, szkoła nie ma zasobów, tak jak niektóre inne instytucje publiczne, żeby realizować tak wielkie przedsięwzięcia. No ale na razie dajemy sobie jakąś radę i mam nadzieję, że tak będzie dalej. No właśnie, to czego życzyć w takim razie pani dyrektor i szkole? Szkole zdolnych i chętnych uczniów i rozwoju i przede wszystkim
powodzenia w tej przejściu do tej nowej, wymarzonej siedziby, która spełni wszystkie nasze potrzeby, oczekiwania i również zapewni dzieciom naprawdę godne, wręcz komfortowe warunki nauki. A jeżeli chodzi o mnie, to siły mi się proszę życzyć, żebym dała radę temu wielkiemu zadaniu podołać i żeby koło mnie byli ludzie mi życzliwi, którzy będą chcieli wspierać i działać w tym zakresie razem ze mną. To siły, dobrych ludzi wokół, no i zdrowia wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo za wywiad.